Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle, witam bardzo serdecznie, witam majowo, wciąż jeszcze w atmosferze maturalnej, chociaż może już niektóre klasy zakończyły tego rodzaju pracę, ale witam też wciąż w atmosferze komunijnej, ta atmosfera też już powoli wygasa, ale o tym trzeba pamiętać. Oczywiście warto też zauważyć, że miesiąc maj, który przeżywamy, a tak naprawdę, który się jest mocno z górki, warto ten miesiąc zauważyć jako miesiąc papieski, to pominąłem, proszę Państwa, w tych poprzednich naszych spotkaniach. Dlaczego miesiąc papieski? Dlatego, że właśnie w tym miesiącu, czyli w miesiącu maju, są dwie bardzo ważne daty, które wskazują na postać Jana Pawła II, obecnie świętego Jana Pawła II. Oczywiście ta data, o czym Państwu też już mówiłem, 13 maja, jest to dzień zamachu na papieża, rok 1981. Wtedy usiłowano zabić papieża, wtedy usiłowano go zniszczyć i jeszcze jest druga data w miesiącu maju, a mianowicie 18 maja. Są to urodziny naszego wielkiego rodaka. Te dwie daty w atmosferze majowej, myślę, że pozwalają nam na to, żebyśmy miesiąc maj widzieli też, owszem, jako miesiąc maryjny, jako miesiąc matur czy komunii świętych, ale także jako miesiąc papieski. Oczywiście mam na myśli papieża świętego Jana Pawła II, dlatego niech właśnie ten czas miesiąca maja pozwoli nam na to, byśmy przyjrzeli się troszeczkę temu naszemu wielkiemu rodakowi, żebyśmy nie zapominali o nim, bo my mamy pamięć zawodną. Poza tym tak się dużo dzieje w świecie, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego objąć i wiele rzeczy nam umyka, ale są pewne sprawy nadrzędne, sprawy bardzo ważne i bardzo poważne, o których nie można zapomnieć i które trzeba stawiać zawsze na pierwszym miejscu. Myślę, że święty Jan Paweł II na to zasługuje. On zrobił tak bardzo wiele dla naszej ojczyzny, dla świata w wieku XX, końca wieku XX i początku wieku XXI. Zatem modlimy się do niego, owszem, wołamy do niego: święty Janie Pawle II, módl się za nami, ale też zapoznajemy się wciąż z jego osobowością, z jego twórczością, z jego kazaniami, z jego pielgrzymkami, tymi pielgrzymkami, których było tak bardzo wiele, tymi pielgrzymkami do naszej ojczyzny, tymi pielgrzymkami po świecie, tym właśnie współczesnym świecie, świecie końca wieku XX i początku wieku XXI. Nie zapominajmy o papieżu, zechciejmy, jak to się mówi, mieć go na uwadze. To jeszcze raz podkreślam, jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, no właśnie, jest czas miesiąca maja, dzisiaj mamy 22 dzień tego miesiąca. Znaczy, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będziemy obchodzili bardzo ważny dzień, a mianowicie Dzień Matki, 26 maja. Drogie matki, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę, żeby Wasze macierzyństwo, żeby postawa Waszego macierzyństwa była zawsze postawą budującą, postawą radosną. Oczywiście wiemy o tym, że są matki szczęśliwe i nieszczęśliwe. No takie jest życie. Są matki szczęśliwe, bo mają bardzo kochane dzieci, bardzo dobre dzieci, ale są też matki nieszczęśliwe, które nie zawsze są zadowolone ze swoich dzieci. Oczywiście są też inne matki. No nie będę tutaj wymieniał tego wszystkiego. Myślę, że dokładnie wiemy, o co chodzi. Dlatego też, drogie matki, w atmosferze miesiąca maja, można rzec miesiąca Matki Najświętszej, Waszej Matki, naszej Matki, Matki naszej wspólnej, módlcie się o to, żeby ona jako matka pięknej miłości, żeby Was z tą miłością otaczała, żeby Was z tą miłością budowała Wasze macierzyństwo, postawę Waszą jako kobiet żyjących na początku XXI wieku, jako kobiet, które są kobietami wierzącymi w Chrystusa i wierzącymi Chrystusowi. Wszystkiego najlepszego. Niech Matka Najświętsza towarzyszy Waszemu macierzyństwu i bądźcie szczęśliwe jako matki. Tego jeszcze raz bardzo serdecznie życzę. Drodzy Państwo, no wiemy o tym, że zbliża się już koniec okresu wielkanocnego. Przypominam o spowiedzi wielkanocnej, o czym mówiłem w ubiegłą niedzielę, że właśnie ten okres wielkanocny był nie tylko czasem radości, bo Chrystus zmartwychwstał, bo Chrystus zerwał więzy śmierci, piekła i szatana, ale żeby to był ten okres, kiedy wypełniamy ten obowiązek spowiedzi wielkanocnej. Dokładnie od dzisiaj, za dwa tygodnie, już zakończymy okres Wielkanocy. Będzie to 5 czerwca. Będzie to niedziela zesłania Ducha Świętego i właśnie po niedzielę zesłania Ducha Świętego wejdziemy w nowy okres
liturgiczny, tak zwany okres zwykły, perannum, czy jak to woli w języku świeckim, taki czas nazywamy też zielonym karnawałem. A od dzisiaj i za tydzień, kochani, czyli w następną niedzielę, będziemy przeżywali bardzo ważną uroczystość kościelną, a mianowicie uroczystość wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Wiemy o tym, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus przebywa na ziemi 40 dni. Nie od razu odchodzi do nieba, pozostaje na ziemi, jak wiemy, ukazuje się, jak wiemy, uzupełnia naukę swojego Ojca, jak wiemy, jest właśnie tym, który swoją obecnością na ziemi ubogaca właśnie nas, ludzi, którzy w Niego się wpatrujemy i którzy Niego kochamy na różne sposoby. Oczywiście, aby to był sposób zawsze dobry, zawsze odpowiedzialny, zawsze wspaniały. Więc w niebo wstąpienie Chrystusa to czas Jego odejścia do nieba. On odchodzi, jak powiada, nie po to, żeby zostawić nas sierotami, ale po to, żeby przygotować na miejsce. To będzie za tydzień. Taka właśnie niedziela będzie przez nas przeżywana. I do tej niedzieli też zechciejmy dobrze, kochani, przygotować się. Dzisiejsza niedziela to szósty tydzień okresu wielkanocnego i gdy będziemy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachował moją naukę, a mój Ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech nie trwoży się wasze serce, ani nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem, odchodzę i przyjdę znowu do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Kochani, widzimy, że Chrystus nas przygotował już do niedzieli zwanej Ducha Świętego. Mówię, że ześle nam Pocieszyciela, ześle nam Parakleta, Ducha Świętego, którego pośle w swoim imieniu. Poza tym też Chrystus dzisiaj daje nam to bardzo ważne przesłanie o pokoju. Pokój mój daje wam, pokój mój daje, nie taki, jaki daje świat. Właśnie w atmosferze wojny na Ukrainie prosimy Chrystusa, żeby ten pokój, który On nam daje, żeby stał się tą wartością realną, żeby ten pokój zaistniał nie tylko w naszych sercach, nie tylko w naszym życiu osobistym, ale żeby on zaistniał we współczesnym świecie, żeby ustało widmo wojny, żeby ta wojna nie niszczyła, żeby ta wojna, prosimy, poszła precz, żeby w to miejsce został właśnie prowadzony ten pokój, o którym mówi Jezus Chrystus. Pokój mój daje wam. On daje nam pokój. Niech ten pokój Chrystus daje narodowi ukraińskiemu. Niech daje każdej i każdemu z nas. A my, kochani, na ten pokój, który on nam daje, otwierajmy swoje serca, otwierajmy swoje dusze, otwierajmy swoje życie. Pokój mój daje wam. Przyjmij ten pokój, który nam ofiaruje i który on nam proponuje w tym właśnie dzisiejszą niedzielę. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zbliża nas już do końca miesiąca maja, a przybliża do rozpoczęcia nowego miesiąca czerwca. Zostańcie z Bogiem.